Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie gorących pytań telewizji w Polsce.pl, a w Polsce i w polskiej polityce dzieje się całkiem sporo. Dziś będziemy rozmawiać na ten temat z publicystkami. Aleksandra Jakubowska, witam Cię, Olu, bardzo serdecznie, i Marzena Nykiel, witam Cię, Marzeno, bardzo, bardzo serdecznie. Drogie Panie, do rządu... Chwilę temu właściwie wrócił Jarosław Kaczyński w roli wicepremiera. Czterech z kolei wicepremierów przestało być wicepremierami, pozostając w rządzie. I Marzeno, mam do ciebie pytanie, o czym to świadczy? No, mamy 3 miesiące przed wyborami, inne zmiany, ale o nich za chwilę, kto teraz szefuje kampanią wyborczą. Jak sądzisz, jak ty oceniasz to, co się stało chwilę temu? Ja myślę, że to jest bardzo mocny sygnał świadczący o pewnym przegrupowaniu sił. To jest sygnał zarówno wewnątrzpartyjny, jak i na zewnątrz, pokazujący to, że Prawo i Sprawiedliwość bardzo świadomie podejmuje decyzje personalne w tym momencie, chcąc dowieść opozycji, która mówiła, jak to tam Jarosław Kaczyński już się wycofał, jak wiele razy tam... Jaki jest straszliwy jego stan zdrowia, pisałbym. Tak, i wszystko to zostało ucięte w taki sposób, że nie tylko Jarosław Kaczyński został, jakby nie tylko dołączył do grona wicepremierów, bo wcześniej to jego wicepremierostwo było dzielone pomiędzy też inne osoby, ale tylko wręcz wtedy... jest jedynym wicepremierem. Przypomina się oczywiście też to, w którym momencie został wicepremierem. Wtedy, kiedy należało Polskę podciągnąć w kwestiach bezpieczeństwa, ustawa o obronie ojczyzny. Zresztą bardzo mocno inspirowana i potem chwalona na całym świecie, tylko nie przez polską opozycję. Otóż to. Czyli dla mnie to jest mocny sygnał dla opozycji, dla obozu rządzącego, który idzie też w parze ze zmianą szefa sztabu. Pamiętajmy, że formalnie kampania jeszcze nie ruszyła. Mamy gorący okres prekampanijny, ale wszelkie działania formalne dopiero się rozpoczną. O szefie sztabu jeszcze będziemy pewnie dzisiaj rozmawiać trochę. Tak. Aleksandra, a ty jak oceniasz tę zmianę? Całkowicie podzielam zdanie Marzeny w tej sprawie, ale tu jeszcze dochodzi, myślę, inny element, który tak jakby ze swojego doświadczenia oceniam. To znaczy, myślę, że tym ruchem Jarosław Kaczyński przeciął swoistego rodzaju rywalizację, bo już i media opozycyjne próbowały tutaj włożyć kij w szprychy, mówiąc o rywalizacji ośrodka Nowogrodzka z KPRM. KPRM, no zawsze tak jest. A to nie jest to przypadkiem naturalny konflikt, taki wynikający z tych zadań, które te oba... No nie może być to naturalny konflikt, jeżeli jest siedziba partii, której emanacją tak jakby jest rząd. No więc tutaj musi być współdziałanie w tej sprawie. Nie może być, ale zawsze tak było, że tak zwane dwory z sobą rywalizowały o wpływy, o to, kto ma więcej do powiedzenia, kto jest bliżej ucha premiera, kto jest bliżej ucha prezesa i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że tym ruchem również Jarosław Kaczyński położył kres tego typu rywalizacji, tworzeniu się jakichś koterii i takiego grania trochę na... na siebie, trochę na grupę, którą się reprezentuje. Nie, on chce, żeby Zjednoczona Prawica poszła do tych wyborów jako swoistego rodzaju jedność, żeby nie podgryzano się wzajemnie, żeby nie puszczano przecieków dziwnych do prasy na swoich kolegów z rządu, czy też z partii i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to też jest jedna z przyczyn. Jasne wskazanie na przywództwo, takie już w tej chwili nawet niepodzielne na poziomie wicepremierów. Symbol. Ważny. Dobrze, no ale to ktoś powie, opozycja, Marzeno, w ten sposób. No to dobra, tworzycie kombo, jednocześnie jakby sztab staje się rządem, rząd staje się sztabem. Nie wiem, to zasadny zarzut wobec obozu władzy? Znaczy, rządzi Zjednoczona Prawica z nadania demokratycznego obywateli. Też nie udawajmy, że jakby ktoś inny prowadzi kampanię, a ktoś inny... Ja się absolutnie z tobą zgadzam, to żeby było jasne, tylko... Ja myślę, że im więcej w tym świecie jednoznaczności, jednoznacznego też brania na siebie odpowiedzialności, wskazywania, gdzie jest źródło działań, gdzie jest źródło decyzyjne,
silne, tym lepiej, bo już z wystarczającym rozproszeniem mieliśmy ostatnio do czynienia i naszym zarzutem często powtarzanym był właśnie rozłam, podział w partii, podział w Zjednoczonej Prawicy, w obozie. Więc myślę, że teraz to ujednolicenie działań, to skoncentrowanie się jednak na ośrodku decyzyjnym ma też uporządkować te wszystkie niesnaski, te wszystkie próby grania na siebie. To lepsze, zwłaszcza gdy spojrzymy na to, co dzieje się w opozycji. Tam jest kompletne rozproszenie jednak. Choć też chciałoby się jedności, jak się patrzy na Tuska, prawda? Znaczy on by właśnie czegoś takiego chciał. No, ale i on chyba myślał, tego że to ma być tak. No właśnie. Też nie można tworzyć jakiegoś mitu, że rząd jest apolityczny, tak. Rząd administruje i tak dalej. To jest argument, który słyszałem. Dokładnie, tak. Dlatego, że no proszę zwrócić uwagę na Wielką Brytanię. Tam członkiem rządu nie może zostać ktoś, kto nie jest członkiem Izby Gmin. Tak. Czyli jest to absolutnie upolityczniony rząd. Mhm. Nie wiem, jaki jest procent u nas w rządzie ludzi, którzy zasiadają w parlamencie, ale ministerialny i wiceministerialne bardzo wysokie. Myślę, że około 90%. Myślę, że tak. Więc to są oczywiście takie połączenie władzy ustawodawczej z władzą wykonawczą może kogoś irytować, ale tak jest zapisane w konstytucji i tak to jest, a w Wielkiej Brytanii jeszcze bardziej jest jeszcze to powiązane. Bardziej, tak. Więc w związku z tym nie ma co udawać, że rząd Zjednoczonej Prawicy to jest jakieś obce ciało, które sobie tam na jakiś techniczny rząd i który tutaj dba o te słupki, bezrobocie, tu, tamten, o wam. Nie, jest to polityczny rząd, który ma do odegrania też swoistą rolę w tej kampanii. Ja zdecydowanie zgadzam się, że to teraz już na te miesiące trzy, prawda, z groszem, które są między tym okresem teraz a wyborami, no musi być ktoś, kto już nie jeździ tam i z powrotem z Nowogrodzki na przykład na posiedzenie rządu, czy spotykanie się, no, bowiem rząd zbiera się co wtorek, chciałbym powiedzieć, i będzie tam Jarosław Kaczyński, a teraz powiedzmy sobie szczerze, że strona, w której idzie partia, idzie jednocześnie rząd, w związku z powyższym myślę, że tutaj muszę się z wami zgodzić, że to zamknie pewne tematy. No to zostańmy przy kampanii, a właściwie Marzena słusznie zauważyła o prekampanii, ponieważ jeszcze nie ogłoszono kampanii wyborczej. Zmiana na stanowisku szefa sztabu. Wiemy już, że na pewno będzie to pan, jest to już pan Brudziński. Zastąpił pana Porębę. Dobry ruch, zły ruch, w którą stronę idąc? Znaczy, jeżeli ktokolwiek nie wierzy w możliwość własnych działań, to dobrze, żeby z funkcji zrezygnował, zwłaszcza gdy czeka nas tak bardzo silna, brutalna, ostra walka o wszystko, bo już dzisiaj widzimy, w jaki sposób Platforma poprowadzi tę kampanię. Więc jeżeli pan Poręba nie czuł się na siłach poprowadzenia jej, no to dobrze, że zrezygnował teraz. To jest jeszcze moment na te roszady. Tutaj pojawiają się różne wskazania co do przyczyn, ale rzeczywiście no niefortunne było wybranie Łodzi na miejsce konwencji PiSu, kiedy wiemy, jaki jest stosunek pani prezydent miasta do PiS i już dzisiaj ogłosiła, że pieniądze, które zarobi na PiSie, przekaże na in vitro. Nawet jeśli PiS się wycofał, to no, będą kary umowne. No i to są takie gry. Te gry trzeba przewidywać, trzeba być bardzo przytomnym, trzeba być na miejscu. Być może Tomasz Poręba więcej czasu spędza w Brukseli, ponieważ jest europosłem. No, może nie wszystko łapi tutaj. Tak, no, Brudziński też jest europosłem. No, tak, to nie może być argumentem. To prawda, ale no, pewnych rzeczy nie przewidziano, a skutki są takie, wręcz ośmieszają Prawo i Sprawiedliwość. Także nie było tutaj przewidywania. Ja uważam, że wybór, ja bardzo szanuję pana europosła Porębę, to żeby było jasne. Tak. Mam nadzieję, że będzie w sztabie i będzie pomagał temu obozowi. Natomiast no, wybór Łodzi to jest trochę tak, jakby sztab armii przeciwnej pojechał sobie na tyły wroga i tam zorganizował spotkanie czy posiedzenie. To bardzo krytycznie od początku mówiłem zresztą o tym pomyśle. Były też inne błędy, no bo co tu dużo gadać. No, błędów też nie popełnia tylko ten, który nic nie robi. Zresztą pan Tomasz Poręba dość jasno w tygodniku Sieci pokazywał linię. I pytanie, czy linia się jakoś będzie zmienia, czy to jest raczej korekta i przybliżenie sztabu wyborczego do Nowogrodzkiej? Właśnie nie jest tajemnicą, że pan Brudziński to więcej niż bliski współpracownik premiera Kaczyńskiego. Sądzę, że jedna rzecz nie powinna się zmienić. To znaczy nie powinna Zjednoczona Prawica, czy też PiS zareagować na te różnego rodzaju prowokacje, które mają doprowadzić, szczególnie prowokacje Donalda Tuska, do takiej nerwowej reakcji.
reakcji. Tacy, czyli nie schodzić na ten poziom. Nie schodzić na ten poziom. Oczywiście trudno jest, ja to powiedziałam tutaj w jednym z programów, że trudno jest, jeżeli ktoś wali kijem baseballowym, odpowiadać pchnięciami floretu, no bo to jest zupełnie nierówna walka, ale nie można też wziąć do ręki maczugi i się wzajemnie okładać, więc to musi być rzeczywiście bardzo silne i mocne nerwy, żeby się nie dać wyprowadzić z równowagi i umiejętnie wykorzystywać błędy przeciwnika. No tak jak można było wykorzystać wpis Tomasza Lisa dobrze, no to zrobiono wszystko, żeby obróciło się to żeby przegrać. I myślę, że to też jest jeden z elementów no, swoistego braku panowania może przed poprzedniego no, też szefa bijatyki sztabu. Na Twitterze z współkoalicjantami, no tak, to takie tak, rzeczy tak. Nie wyglądają. Natomiast Joachim Brudziński na pewno jest człowiekiem zdecydowanym, na pewno charakterologicznie jest zupełnie innym człowiekiem niż Tomasz Poręba. On jest wojownikiem i myślę, że no już jego wczorajszy występ w Wiadomościach świadczy o tym, że nie będzie się tutaj patyczkował, ale jednocześnie z drugiej strony nie da się wciągnąć właśnie w tą taką menelską bijatykę, jaką proponuje Donald Tusk. O tej bijatyce będziemy rozmawiać po przerwie w kolejnej odsłonie naszego programu, ale też zastanówmy się, Marzeno, gdybyś miała doradzić dzisiaj obozowi władzy. No, oczywiście to bardzo trudne, mamy tak wielopłaszczyznową dzisiaj rzeczywistość, że każdy z nas znalazłby dziesiątki tematów do podjęcia bardzo mocnej rozmowy. Czy my w tej takiej spin doktorskiej zabawie, no wybory są spin doktorowe, to jest jasne, że siedzą w spece i badają każdy PR-owy ruch, czy marketingu politycznego, czy my nie zapominamy o takiej kwestii dotyczącej tego, na czym zbudowano zjednoczoną opozycję, no właśnie, zjednoczoną prawicę oczywiście, czyli nad kwestią wartości, czy nie brakuje ci tego w kampanii? Mnie tego brakuje przez ostatnie lata i często o tym rozmawialiśmy, że jednak sprawy gospodarcze wyszły na plan pierwszy, sprawy programów społecznych, socjalnych dominowały, natomiast wszystkie kwestie światopoglądowe gdzieś tam były zamiatane, czy tam no, były wyciszone. Pojawiały się wyłącznie tak. Wtedy, kiedy opozycja narzuciła swoje jakieś ideologiczne, indoktrynacyjne tematy i wtedy należało reagować, ale mam wrażenie, że to się dzieje zawsze jakby o krok za opozycją, a należało przez te lata budować bardzo pozytywny przekaz zbudowany na wartościach. Należało do tego zmobilizować media, również konserwatywne, ale i publiczne. Także tutaj ten temat został wyciszony i dzisiaj no jednak 8 lat to jest dużo czasu. Kształtują się kolejni ludzie, pojawiają się kolejne rodziny, rodzice wyrastają na tych, którzy narzucają jednak sposób wychowania swoich dzieci. Być może można było pewnej indoktrynacji, która gdzieś się jednak po cichu dzieje, zapobiec bardziej. Te tematy tożsamościowe muszą wracać, bo my się nie uchronimy milczeniem przed rewolucją obyczajową, która nas dociska, tak. Czy o tym mówimy głośno, czy nie. Więc kwestie takie tożsamościowe, ale też dotyczące, też nie bójmy się stawiania weta, w cudzysłowie teraz mówię, Unii Europejskiej w takich kwestiach, które naruszają naszą suwerenność. Dobrze, że temat migrantów i tych powrócił tak mocno. No i więcej jednoznaczności. Aleksandro? No ja myślę, że jedynym takim tematem, można powiedzieć tożsamościowym, który przez te lata był realizowany, to jest kwestia rodziny. Bo na rodzinę bardzo mocno Zjednoczona Prawica postawiła i umacnianie jej, dawanie, likwidacja ubóstwa wśród dzieci i tak dalej, to wszystko świadczy, to wszystko jest po stronie plusów, ale oczywiście ta strona, o której mówiła Marzena, zaniedbań jest duża. Ja myślę, że przy okazji właśnie paktu imigranckiego jest warto, żeby wrócić do tej wartości. Powiedzieć społeczeństwu, przed czym się bronimy. Nie bronimy się przed głodnymi ludźmi, którzy szukają pracy. Bo tym pomogliśmy. Bronimy naszych wartości. Bronimy tego, na czym Europa została zbudowana i przecież Unia Europejska też została zbudowana na filarach wywodzących się i z starożytności, z chrześcijaństwa, prawda? Cały basen Morza Śródziemnego. To jest ten filar. W związku z tym my chcemy w naszym domu mieć nasze wartości, nasze prawa, jeżeli jesteś naszym gościem. Oczywiście nie zabraniamy ci, żebyś swoją religię i kulturę kultywował, ale szanuj również nas, ale trzeba powiedzieć ludziom,
co chcemy, żeby szanowali. Drodzy Państwo, i tu kropka. Ta część naszego spotkania, choć słusznie mówi mój wydawca, że właściwie przecinek. No przecinek, bo po tym przecinku i po króciutkiej przerwie spotkamy się w tym samym gronie. Zapraszam już bardzo serdecznie.